Cześć. czy pszczelarz może być rolnikiem? Czy można założyć gospodarstwo rolne? Witajcie, moi drodzy, na szóstej lekcji kursu przygotowującego do zawodu pszczelarz, technik pszczelarz, jak i rolnik. Wcześniejsze lekcje i filmy znajdziecie na naszym kanale. Wystarczy wejść do playlisty pod nazwą Kurs Pszczelarski RL.04. Linka znajdziecie w opisie filmu, jak i tutaj u góry. Serdecznie Was zapraszam. Zaczęliśmy od pytań, na które będę chciał Wam dzisiaj w dzisiejszym odcinku odpowiedzieć i dodatkowo podpowiedzieć, jak założyć takie gospodarstwo rolne czyli działalność rolniczą. Zapraszam do oglądania krótkie intro i lecimy z tematem. Założenie własnego gospodarstwa rolnego nie jest wcale takie proste, szczególnie dla osób, które do tej pory nie miały wiele wspólnego z rolnictwem. By posiadać własne gospodarstwo rolne, przyszli rolnicy muszą spełnić kilka podstawowych warunków, czyli odpowiadamy na pytanie, jak założyć gospodarstwo rolne i do czego od, przepraszam, od czego zacząć. Pierwszy warunek. Yy, nabycie ziemi rolnej. Według funkcjonującego prawa bezproblemowo ziemię rolną mogą zakupić rolnicy indywidualni, czyli osoby, które już prowadzą działalność rolną. Ale co z osobami, które dopiero zaczynają przygodę z rolnictwem, na przykład pszczelarzami? W takiej sytuacji muszą otrzymać zgodę dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w skrócie KOWR, na wniosek, który może złożyć na przykład osoba sprzedająca grunty rolne, czyli zbywca, który musi wykazać, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez innego rolnika indywidualnego, osobę bliską zbywcy, na przykład skarb państwa, jednostkę samorządu terytorialnego oraz kościelną osobę prawną lub związek wyznaniowy. Może być to także kupujący, który daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej. W wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. Może być to także osoba fizyczna, która stara się o zakup ziemi na gospodarstwo i spełnia następujące warunki. Posiada odpowiednie kwalifikacje rolnicze, daje rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej. Zobowiązuje się do zamieszkania na terenie gminy, na której znajduje się jedna z nieruchomości rolnych, chodzących w skład np. gospodarstwa rodzinnego w okresie 5 lat od dnia nabycia gruntu. Zakup ziemi rolnej można sfinansować dzięki specjalnym kredytom na właśnie ten cel. OK, jakie kwalifikacje i wykształcenie musi posiadać przyszły rolnik? Osoba, która chce otrzymać pozwolenie na zakup gospodarstwa, musi posiadać odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, np. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w rolnictwie. Wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, albo wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie, inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie. Tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej. I posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie. Wykształcenie rolnicze, zasadnicze, zawodowe, średnie lub wyższe. Jeśli staramy się o pozwolenie na zakup ziemi, a nie posiadamy odpowiednich kwalifikacji, to zgodę otrzymamy pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Pomoc ta przyznawana jest na podstawie artykułu 5 ustawy pierwszy punkt 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, albo np. w artykule trzecim ustawy, 1, punkt szósty ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROF. Jak założyć gospodarstwo rolne, czyli rejestracja działalności rolniczej? Rozpoczynając działalność rolniczą, trzeba również pamiętać o załatwieniu niezbędnych formalności. Jest to m.in. rejestracja w Państwowej Inspekcji Sanitarnej działalności rolniczej, polegającej m.in. na produkcji oraz wprowadzaniu żywności do obrotu na placu targowym. Wniosek musi zostać złożony do właściwych państwowych, powiatowych inspektoratów sanitarnych dla miejsca działalności rolniczej. W terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Brak dopełnienia formalności grozi karą od 1000 do 5000 zł. Istnieją dwa typy wniosku. Pierwszy wniosek dotyczy wpisu do rejestru zakładów rolników prowadzących działalności w zakresie. Dostaw bezpośrednich produkcja małych ilości surowców do konsumenta lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta np. sprzedaż przez rolnika małej ilości płodów rolnych na targu. Gospodarstw agroturystycznych produkcji pierwotnej oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych. Bez prowadzenia sprzedaży, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza, oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego. Pozostałe osoby zobowiązane są do składania drugiego wniosku wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów. Ubezpieczenie KRUS. Rolnicy podlegają ubezpieczeniu w kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zgodnie z artykułem 38 ustawy zakłada się, że osoba, która ma podlegać ubezpieczeniu KRUS, jest np. właścicielem gruntów rolnych lub dzierżawcą takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność na tych gruntach, jest płatnikiem podatku rolnego lub podatku od dochodu z działów specjalnych prowadzi działalność rolniczą w rozmiarze wynikającym z zakresu opodatkowania bliską osobą rolnikowi spełniającą warunki ustawy stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy jeżeli okoliczność ta została stwierdzona zgodnym oświadczeniem rolnika i tej osoby rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest aż tak łatwe jakby mogło się to właśnie wydawać jest to związane między innymi z tym, że działania te są obciążone bardzo dużym ryzykiem i wymagają specjalistycznej wiedzy. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady regulują opodatkowanie wszelkich dochodów osób fizycznych. Jednak należy wskazać, że przepisów ustawy nie stosuje się wobec przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnej produkcji rolnej. Jako formę opodatkowania należy wybrać, jeśli prowadzona jest działalność rolnicza. W myśl ustawy Prawo Przedsiębiorców za działalność gospodarczą należy uznać zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Dodatkowo przepisy ustawy wyraźnie wskazują, że nie mają zastosowania do działalności rolniczej bowiem jak wskazuje artykuł 6 ustawy przepisów, ustawy nie stosuje się m.in. do działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybacka śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Działalność rolnicza zgodnie z artykułem drugim ustęp 2 drugi, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym, naturalnym, z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego. Produkcja warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sawdownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, owadów użytkowych podkreślam, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą co najmniej. I tutaj są takie założenia. Miesiąc w przypadku roślin, 16 dni w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego np. gęsi lub kaczek, 6 tygodni w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, i 2 miesiące w przypadku pozostałych zwierząt, oczywiście licząc od dnia nabycia. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zostało precyzyjnie wskazane w ustawie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą. Zgodnie z przytoczoną definicją, podstawową cechą działalności rolniczej jest uzyskanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy, chowu lub hodowli. Tym samym przychodami z działalności rolniczej są tylko te przychody, które przychodzą z działalności określonej w artykule 2 ustawy 2. Dodatkowo, należy w tym miejscu powołać się na artykuł 2 ust. 1, który wskazuje, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. A może działy specjalnej produkcji rolnej byłyby dla nas interesujące? Do działów specjalnej produkcji rolnej zalicza się przychody z prowadzenia uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowej hodowli i chowu drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarni drobiu, hodowli i chowu zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowli dżownic, entomofagów, jedwabników, prowadzenia pasiek, hodowli i chowu innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Przy czym należy pamiętać, że Działami specjalnej produkcji rolnej nie są uprawa hodowla czy chów zwierząt w rozmiarach nie wielkości określonych na dany rok w załączniku numer 2 w sprawie norm szacunkowych dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Za dział specjalny produkcji rolnej uznaje się więc uprawę określonych roślin, chów czy hodowlen zwierząt, o ile rozmiary działalności Przekraczają wielkości określone w przytoczonym załączniku. Bardzo ważna informacja. Działalność rolnicza, jaki podatek. Podmioty prowadzące działalność rolniczą są obowiązane opłacać podatek rolny. W tej sytuacji przedmiotem opodatkowania będą grunty klasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty. Zadrzewione na użytkach rolnych. Tym samym, prowadząc działalność rolniczą, podatnik nie odprowadza podatku od osiągniętego dochodu, bowiem wysokość podatku zależy od powierzchni oraz klasyfikacji gruntu. Przykład. Pan Nowak jest rolnikiem i posiada pasiekę na 30 rodzin pszczelich, której produkuje miód przeznaczony do dalszej odsprzedaży. W tej sytuacji rozmiar prowadzonej działalności rolniczej nie przekracza norm szacunkowych określonych w załączniku 2 ustawy, po przekroczeniu których należałoby klasy klasyfikować sprzedaż jako dokonywaną w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, bowiem jak wynika z załącznika, dopiero dochód osiągany z pasieki przekraczającej 80 rodzin pszczelich uznany będzie jako dochód z działów specjalnych produkcji rolnej. Okej, okay, myślę, że udało mi się wyjaśnić kilka informacji odnośnie zakładania działalności rolnej w kontekście pszczelarstwa i nie tylko. Jak widać z wcześniej omówionego tematu, bycie rolnikiem nawet działu specjalnego nie jest takie proste i wiąże się z wieloma wytycznymi, do których trzeba się dostosować. Ja dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Dolnośląskie Miody. Jak i pozostawienia łapki w górę, jeśli film Wam się spodobał. Zapraszam także do dyskusji na forum zaraz pod oknem filmu tutaj na dole. Ok, kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejny piątek o godzinie 19.00. Aha, pamiętajcie, że umieszczamy w tak zwanym międzyczasie filmy edukacyjne z pszczelarstwa i ochrony środowiska na naszym kanale. Zapraszam do zapoznania się z innymi filmami. Jest to świetne uzupełnienie wiedzy. Dasz mi od Cześć!